Siemanko, cześć. W tym materiale postaram Wam się wyjaśnić wszystko, jeżeli chodzi o temat Exaltation Forge'a, czyli nowości, która została dodana w Winter Update 2021. Wszelkie linki tibia.com, Tibiopedia i inne linki, o których będę mówił w materiale, znajdziecie w opisie. Zapraszam. Rozpocznijmy sobie temat od samego początku, czyli wchodzimy sobie w market, bo to będzie tutaj łatwo pokazać. Forge dotyczy armorów, dotyczy helmetów i dotyczy wszelakiej broni, czy to axe, czy to wandy, czy to dystansowe. Tutaj wszystko ładnie jest pokazane, wiadomo, jak na markecie. I mamy podział na klasy, mamy podział na tiery. Pierwsza klasa, mamy podane przedmioty. Druga klasa, podane przedmioty znowu. Trzecia, tak samo. I czwarta klasa, tak samo, podane przedmioty, jakie kwalifikują się do tej klasy. Pierwsza klasa może mieć maksymalnie pierwszy tier, czyli jakby pierwsze ulepszenie, o tym będę mówić dalej. Klasa druga, maksymalnie tier drugi. Trzecia klasa, maksymalnie tier trzeci. Czwarta klasa, maksymalnie dycha. Przechodzimy dalej, wiemy o tym, że klasy to jest podział przedmiotów, a tiery to są ulepszenia. Ulepszenia mogą być w trzech wersjach. Pierwszym ulepszeniem, o którym będę mówić, to Onslaught i to ulepszenie dajemy na broń. Daje on nam szansę na zadanie plus 60% dodatkowych obrażeń. Szansa jest w zależności od tieru. Teraz widzicie tabelkę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o każdy z tierów. Drugim ulepszeniem jest Rus i Rus dotyczy armorów. Daje on nam szansę na uniknięcie ataku i tak samo jak w przypadku Onslaughta, widzicie teraz tabelkę, gdzie macie rozpisane, jaki tier daje jaką szansę. Trzecim ulepszeniem jest Momentum, które dajemy na helmet. Daje on nam szansę na zdjęcie 2 sekund cooldowna z czarów drugorzędnych i tak samo widzicie teraz tabelkę, jak to wygląda tier do szansy. Jedziemy do następnego punktu, czyli gdzie to się wszystko odbywa, gdzie jest ta kuźnia i tak dalej. Przechodzimy sobie do temple, obojętnie w jakim mieście, i klikamy w kamyczek, który nas prowadzi do Adventure Guildii. Idziemy sobie tutaj w górę i jesteśmy przy kuźni, klikamy na nią i otwiera się okno. Jesteśmy w kuźni, zacznijmy sobie od zakładki Conversion i mamy Dust. Co to jest Dust? Dust to są punkty, które zdobywamy ze zwykłych potworów, odpowiednio oznaczonych, o oznaczeniach zaraz powiem, i ich tutaj occurrence jest jako common. To można właśnie zobaczyć w bestiary. Za chwilę zobaczycie tabelkę, z której wynika, że potwór może mieć podział na poziomy od 1 do 5. Pierwszy poziom może Wam dać, jeżeli zabijecie tego potwora, od 1 do 3 dustu, drugi od 2 do 6 i tak dalej. Te potwory są mocniejsze od zwykłych potworów takich bezpoziomowych, ale to nie jest jakaś większa różnica. Najwyższym poziomem w tym nowym systemie jest potwór Fiendish. Fiendisha możemy sobie znaleźć, potwora, który ma taki właśnie typ. One się też normalnie respią nową eksiwą, którą możecie kupić u NPC-ków na pacu. Jak coś, linka macie w opisie też, tam możecie sobie zerknąć, gdzie kupić ten czar. Klikamy sobie na czar i jest podawana nam lokacja, gdzie się udać, żeby tego potwora zabić i dostać od 15 do 45 dustu plus slivery. Wracamy do okienka. Wiemy, o co chodzi z dustem i skąd go brać. Dusty można przemienić w 3 slivery. Slivery już mówiłem, że są też do zdobycia z Fiendiszy. 50 sliverów, obojętnie jak zdobytych, czy to właśnie z tych potworów, czy stworzone, możemy zmienić na Exalted Core. O Exalted Core'ach powiem później. I ostatnia tutaj opcja to zwiększenie naszego kapa na Dust, ponieważ na samym początku możemy unieść tych punktów maksymalnie 100. Upgrade'ując sobie ten limit, możemy po prostu ten kap zwiększyć, tak? Na samym początku, jak zaczynacie tą przygodę z tym systemem, no to macie tutaj opcję podwyższania sobie kapa ze 100 na 101 i ten koszt będzie wynosił 25. Potem ze 101 na 102 26 i tak dalej. Ja aktualnie mam poziom 144. Przechodzimy do zakładki fuzji, no i tutaj dzieje się cała magia, jeżeli chodzi o ten nowy system. Jak widzicie, mamy tutaj Lionhammera, Fireaxa, Wand of Voodoo i tak samo tutaj w Blossomie mam 2 Lionhammery, 2 Wand of Voodoo, 2 Fireaxy. I o to właśnie chodzi, że potrzebujemy identyczne przedmioty, jeżeli chodzi o tier, jeżeli chodzi o klasę i jeżeli chodzi o po prostu siebie, tak? 2 Lionhammery identyczne możemy połączyć, żeby stworzyły
Lionhammera na tierze pierwszym. Przechodzimy do samej w sobie fuzji, mamy dwa przedmioty, mamy 100 dustu i dalej mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to podwyższenie sobie szansy na powodzenie z 50 na 65. Taka przyjemność kosztuje 1 Exalted Core. Przypominam, 1 Exalted Core to jest 50 sliverów. Załóżmy, że używamy tego kora, mamy 65% na powodzenie. Pozostaje 35%, które niestety jest na niepowodzenie. I tutaj mamy taką opcję jak Tier Loose, którą widzicie, jest niezaznaczona i jest 100%. To oznacza, że w przypadku, kiedy łączymy sobie Tier 0, 0, żeby stworzyć jedynkę, przy niepowodzeniu tracimy Dust, tracimy właśnie kora, bo daliśmy na 65% i tracimy przedmiot. Dokładnie tak, przy tierze 0 przedmiot się niszczy. W przypadku, kiedy łączymy sobie przedmiot, żeby stworzyć drugi poziom, czyli przykładowo mamy Lionhammera z pierwszym poziomem, Lionhammera z pierwszym poziomem, chcemy stworzyć dwójkę, nie udaje nam się, nie wzięliśmy właśnie tutaj tego buforu bezpieczeństwa, to tracimy wtedy tier. Nie udało się i pozostaje nam jeden Lionhammer z pierwszym poziomem i drugi Lionhammer z zerowym. Nie niszczy się, no ale tracimy tier, więc musimy się bawić od samego początku, żeby znowu mieć 1-1 i stworzyć dwójkę. Zaznaczając sobie tą opcję, tak jak widać mamy 100%, tworzymy 50%. I to niepowodzenie jest dzielone na dwie opcje. Pierwsza opcja to jest ta, o której mówiłem, czyli strata tieru lub przedmiotu. Kory i dusty wiadomo też się spalają, ale ta druga opcja niepowodzenia dzięki temu jest taka, że tracimy tylko i wyłącznie kory, tylko i wyłącznie dust. Przedmiot pozostaje nietknięty, tierowo i nie może być zniszczony. Po prostu tak to działa. Na samym końcu mamy przedstawioną tutaj sytuację, jak to wygląda, co będzie brało udział w fuzji, podstawka Lionhammera na pierwszy tier, no i oczywiście opłata w GPK-ach. Teraz widzicie tabelkę, gdzie macie rozpisane, jak to wygląda, jeżeli chodzi o klasy, ponieważ ta cena GPK-owa jest różna w zależności od klasy i jeżeli chodzi o klasę czwartą, to niestety, ale te dalsze opłaty, jeżeli chodzi o tiery, niestety nie są znane. Nie znalazłem informacji w tym temacie, jeżeli znacie ceny, to jak najbardziej podzielcie się tym w komentarzu. Ostatnia zakładka to transfer. Transfer umożliwia nam przeniesienie tieru z jednego przedmiotu na drugi minus 1 z uwzględnieniem, że to musi być w obrębie tej samej klasy. Szybki przykład, jak to mniej więcej działa. Mamy Lionhammera czwartej klasy na tierze drugim i chcemy przenieść ten tier na Soul Shella na poziomie 0. I wtedy mamy podsumowanie, że pobierany jest Lionhammer, 100 dustu, Exalted Core i stworzony zostanie Social na tierze 1. I teraz widzicie tabelkę, jak to wygląda cenowo i tak samo możecie napisać w komentarzu, jeżeli znacie cenę na pozostałe tutaj wartości, jeżeli chodzi o klasę czwartą. Jeżeli to, co Wam przedstawiłem na materiale, nie do końca jest jasne, to być może grafika troszeczkę sytuację rozjaśni. Na samym dole, od samego początku, mamy 4 Lionhammery świeżo kupione z marketu, każdy kosztował 3,5 miliona. Świetna sytuacja w sumie, tak można powiedzieć. Klasa czwarta, tier 0. Robimy sobie fuzję, czyli tworzymy sobie tier pierwszy tych właśnie przedmiotów. Na zielono są podane kwoty, jakie wydajemy na fuzję. Przyjmujemy tutaj, że oczywiście dust sobie zdobywamy i kory sami sobie tworzymy. Oczywiście kory można tworzyć z sliverów i slivery można też kupić z marketu. Tak samo można je sprzedać. Stworzony kor też można kupić z marketu, można też sprzedać. Więc tutaj jest sytuacja taka, że albo sobie sami to zdobywamy, albo kupujemy. To jest akurat tutaj na grafice jest taka wersja, że sobie to sami zdobywamy i nie wpisuję tutaj kosztów, jakie aktualnie są za kory, tak? No i mamy dalej sytuację taką, że stworzymy sobie z tych pierwszych tierów tier drugi Lionhammera. Fuzja 20 milionów, ewentualne kory plus dust i mamy sytuację taką, że mamy stworzony, udało się Lionhammer na drugim tierze. I chcemy sobie zrobić transfer na Soulbreedera. Bierzemy właśnie tego Lionhammera i robimy transfer, koszt 20 milionów plus dust plus kory. Kor, sorry, tam jest jeden kor.
Na sam koniec, oczywiście, czym byłby ten materiał i czym byłby ten kanał, gdybym nie pokazał wam takiego przykładu fuzji, więc wchodzimy sobie do kuźni i to nie będzie byle jaka fuzja, ponieważ połączymy sobie dwa falkony w jeden na poziomie, znaczy na tierze pierwszym. Mamy dwa falkony, mamy 100 dustu, podwyższamy sobie szansę do 65%, rozbijamy sobie niepowodzenie na dwie opcje, oczywiście, no bo szkoda 37 kk. No i dokonujemy tego. Mamy złudną nadzieję, prawda? Udało się. Udało się, no i spoko. No i mamy pierwszy tier Falcon Boa. Tak to właśnie wygląda. Onslaught 0,50%. Dodatkowa szansa jest na niespodziankę, jak się nam powiedzie tutaj fuzja. Jest taka niespodzianka, że na przykład nie zostanie pobrany nam dust. Czyli jak jest ten koszt 100, to ta stówka z nami zostaje, nawet jak się powiedzie. To jest taka niespodzianka ze strony Zipsoftu, o tej niespodziance była mowa w ostatnim poście na tibia.com jak coś. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Fajnie, że się udało zrobić tego Falcona. Do następnego. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zostawcie suba. No i cześć. Aha, no i jak macie jakieś pytania, coś jest niejasne, wiadomo, piszcie.